Świętujemy Dzień Izraela, świętujemy rocznicę dnia, kiedy Izrael uzyskał niepodległość. I to jest dobra okazja o tym, aby pomyśleć, jak wiele lat, jak wiele tysięcy lat łączą Polaków i Żydów, łączą Żydów i wiele narodów w Europie we wspólnej historii, tej ostatniej historii bardzo tragicznej. Ale Izrael to jest żywy kraj, pełen optymistycznie nastawionych do przyszłości ludzi. Ludzi, którzy budują swoją przyszłość, ludzie, którzy mają wielkie sukcesy w dziedzinie nauki, kultury, techniki, technologii. Ten nowy Izrael powinien zostać na nowo pokazany Europie, pokazany młodym Europejczykom, ludziom, którzy bardzo często patrzą na ten kawałek Ziemi Świętej albo przez pryzmat problemów związanych z konfliktem, który trwał i trwa, niestety jeszcze będzie trwał wiele lat, albo przez pryzmat zagłady, Holokaustu i odpowiedzialności za tą tragedię. Jestem bardzo dumny z tego, że właśnie w Poznaniu odbywają się uroczystości poświęcone przypomnieniu Izraela. Jestem również bardzo dumny z tego, że moja wystawa, którą zainicjowałem, poświęcona historii synagog wielkopolskich, jeździ po całym województwie, jest oglądana, jest przyjmowana bardzo życzliwie w różnych miastach, od północy do południa, niebawem trafi do Leszna. To jest taki dzień, gdy Polacy powinni popatrzeć na Żydów, na tych Żydów, którzy zamieszkują Izrael, na Izraelczyków, z odrobiną sympatii i również nadziei. Współpraca między tym krajem i Polską, między tym krajem i Unią Europejską jest czymś, co czyni nasze życie lepszym, pełniejszym, a nie wspominając o gospodarce i o handlu, to może być również życie bogatsze, bogatsze w takim sensie bardzo materialnym. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy tego dnia myślą ciepło o Izraelczykach jako kraju nam bliskim, kraju, który łączą nas w bardzo wiele, wiele kontaktów, relacji, ale też kraju ciągle nieznanym. I starajmy się wzajemnie lepiej poznać, bo i oni mają swoje nowe, inne życie, a i Europa zmieniła się dramatycznie na korzyść. Warto, aby i tą zmianę im pokazać. Pozdrawiam Państwa.